Pogadam dzisiaj z Wami o horrorze, który... Był niedawno na maratonach, natomiast nie wiem czy będzie w regularnym repertuarze. Za jakiś czas leciał, no ale był podpisany jako przedpremiera, także być może. No w każdym razie swoją pierwszą premierę taką światową to miał już w 2022 na jakimś festiwalu. Aczkolwiek no pewnie jest jakaś szansa, że się pojawi jeszcze tak ogólnie w kinach, a jak nie to może na VOD. No w każdym razie maratończycy będą mieli punkt odniesienia, także mam nadzieję, że skomentujecie, jak wam się podobał. Ja będę gadał bez spoilerów, rzecz jasna, no bo dopiero teraz u nas było, także Zapraszam. Yeah, yeah, yeah. przyznać, że Monolit to dosyć specyficzna produkcja, którą nie wiem, czy nazwałbym horrorem. Chyba nie, aczkolwiek na pewno mamy tutaj taki miks z pogranicza thrillera, sci-fi, ale też mystery. Widziałem, że na IMDB nawet jako drama częściowo podpisany, chociaż ten dramat to raczej tak gdzieś tam, gdzieś tam w tle powiedzmy umiejscowił, że się lekko przewija. Aczkolwiek rzeczywiście jakiś taki sci-fiowy przedmiot się tutaj pojawia, no właśnie ten nasz tytułowy Monolit. W tym wypadku jest to taka Czarna cegła, taka właśnie mająca jakieś specjalne właściwości, niekoniecznie pozytywne, ale tak naprawdę nie do końca wiadomo o co chodzi. A jeżeli chodzi o naszą fabułę, no to główną bohaterką jest dziennikarka, którą możecie kojarzyć, bo grała w Evil the Trace*, czyli w najnowszym martwym źle. Poza tym, taka ciekawostka, już kolejne martwe zło jest w planach, także prawdopodobnie będzie za rok, za dwa, może zobaczymy. No ale wracając, to jest ona dziennikarką, która prowadzi w tym filmie pewien podcast o w zasadzie teoriach spiskowych. No, i natrafia właśnie na historię dziwnego przedmiotu, który być może jest spoza naszego świata. Czyli prawdopodobnie, jeżeli wierzymy w ogóle w to, co się tutaj dzieje, jeżeli ona w ogóle w to uwierzy, ta nasza główna bohaterka, to można tutaj mówić o takim alienowym właśnie przedmiocie czy koncepcie. Dlatego tutaj, te sci-fi jak najbardziej jest. Adekwatne, a ja bardzo lubię poza horrorami też właśnie sci-fi i tematy wszelakiej maści, rodzaju na różne sposoby poruszane ufo. Także, no jest to na pewno, mówiłem, specyficzne, dlatego że to nie jest tak, że jakiś ludek przychodzi i biega po domu i mamy o ufolka, tylko właśnie to jest jakiś przedmiot, a może słuchajcie, to jakiś spisek, właśnie na zasadzie, że ktoś troluje. Jakaś po prostu konspiracja, żeby główną bohaterkę wprowadzić w jakiś ślepy zaułek, być może motyw zemsty. Bardzo dużo tutaj się otwiera takich ścieżek, które no fajnie wciągają w ten film, ale teraz też od razu powiem, że nie każdego wciągną, ponieważ po pierwsze, to jest film jednej bohaterki. Ona co prawda dzwoni do różnych ludzi, notuje, tam co oni mówią, nagrywa to co oni mówią, ale praktycznie nikt się w tym filmie inny nie pojawia i można śmiało opisać to filmem, w którym przez całość bohaterka chodzi po domu w tej weftę. Te. Zdarza się, że jest w innym miejscu, ale na ogół to jest dom jej rodziców, wielka chata. No i ona chodzi, nagrywa, robi research. Także zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego będzie to ekscytujące po prostu, ale tutaj esencją jest to właśnie, że my mamy trochę się poczuć tak bardzo nawet z jej perspektywy, jakbyśmy patrzyli na to, czyli no jest w domu i gada z ludźmi i robi research. Czyli my wiemy tyle, co ona. Resztę musimy sobie dopowiadać, wyobrażać. I w głowie po prostu sami mielić, tak? Nie pokazują nam na ogół o wiele więcej niż ona wie. To nie jest tak, że przeskakuje nam kamera i ciągle gdzieś coś. Tylko raczej my utykamy razem z nią. I co prawda są tam jakieś ujęcia, nie wiem, z jakiegoś pokoju, przez z jakiegoś tam hotelu, etc., jakiegoś biurowca. Ale to na zasadzie, że troszeczkę nam wizualizują to, o czym się w danym momencie mówi. No ale jeżeli chodzi o sam motyw tego przedmiotu i o całość tej produkcji, to okej, okay, ona mnie zainteresowała. Ale niestety odniosłem takie wrażenie, miałem takie poczucie, że im dalej my będziemy w to szli, i rzeczywiście tak było, im głębiej, im głębiej, to półtorej godziny trwa. Więc, tak jak się zbliżaliśmy do finału, to miałem poczucie, że trzeba by na pewno, ja się coś dowiem z tego filmu, trzeba by na pewno te rzeczy, które już tutaj ona poryserczowała, pokleiła tam jakieś wnioski, artykuły ze sobą w całość i wypuszczała na bieżąco, częściowo ten podcast, odcinkowo, to czy my tak naprawdę dojdziemy do jakiegoś ostatecznego wniosku. Czy będzie tu jakaś przełomowa konkluzja dla całej tej sytuacji? No i tak średnio bym powiedział w tej niestety sferze. Dla mnie ten scenariusz jest trochę wybrakowany i z drugiej strony właśnie, okej, okay, fajnie to działa na wyobraźni możemy sami sobie poteoretyzować i chyba głównie o to tutaj chodziło. W ogóle też widziałem, że on na przykład na świecie się przyjął bardzo dobrze ten film. No znaczy tak... Y Powiedzmy, że dobrze, plus minus, z zależności, gdzie sprawdzicie, ale mówię o rotenkach, na ogół się do tego odnoszę. I chyba tym krytykom, którzy tam oceniali, spodobało się bardziej niż mi. I kurde, właśnie trochę żałuję, że ten film nie był czymś więcej, bo wydaje mi się, że chciał być. I teraz są dwie ścieżki, które ja widzę. że albo twórca tak bardzo chciał być minimalistyczny, że dużo zostawił celowo na wyobraźnię. I uznał, że ej, według mnie to zagra i widzowie to docenią, albo no właśnie, albo nie do końca potrafił pokazać więcej, albo nie do końca ten scenariusz dawał mu perspektywy. Bo też, nie dodałem tego wcześniej, ale jest to, jeżeli mnie oczy nie mylą, a się starzeje i jestem już coraz bardziej ślepy, to no jest to debiut pełnometrażowy. Gościu miał wcześniej shorty, miał scenariusze pisane różne, ale pełen metraż w reżyserii to jest jego pierwszy scenariusz, za to pisała jakaś Kubitka, inna osoba, no i no właśnie. Ciężko tak naprawdę się na 100% zorientować, czy było tak, czy było tak. Na no przecież nie siedzimy w ich głowach, no ale no tutaj już interpretacja własna i moja jest taka, że trochę to brzmi właśnie jak teoria spiskowa, jasne, bo bohaterka się tym zajmuje. Tyle, że tam no jest ten przedmiot, on fizycznie istnieje, ona go widziała. Co prawda, na zdjęciach, ale go widziała. Natomiast jeżeli teoria spiskowa. Ma siąść i jeżeli ktoś ma się tym faktycznie pochłonąć, czy zachłysnąć, to to też jakkolwiek musi być wiarygodne. A tutaj raz, że ona cały czas neguje co się dzieje, no i dobrze, bo ona bazuje na faktach, mimo że robi taki, a nie inny podcast, to chce na tych faktach bazować. A z drugiej strony, jak właśnie kładziemy jednak ten ciężar filmu no, w to miejsce, które ma udowodnić, że to jest wszystko jednak prawda i że bohaterka wcale nie zbzikowała... To ja mam wrażenie, że wtedy ten scenariusz się tutaj wykłada i reżyseria. Natomiast, właśnie, dochodzi ten aspekt całej takiej, w dużym uproszczeniu i cudzysłowie, psychozy, czyli tego, czy bohaterka po prostu nie jest trollowana, albo czy bohaterka nie popadła za bardzo w te teorie, bo wiecie, jak to bywa. Na początku może nam się wydawać, że o, my realistycznie patrzymy na daną sprawę, że się zajmujemy faktami, bla bla bla, ale możemy się tak wkręcić w coś, że zaczyna nam się gubić rzeczywistość. Z jakąś anomalią, z jakimś czymś, no nawet może nie paranormalnym w tym wypadku, ale takim w naszej głowie dziejącym się niby świadomie, ale jednak urojonym. Czy nam się nie zacierają te dwa światy w tym momencie? I na pewno ten film też to pokazuje i do tego dąży, bo właśnie to, że bohaterka w ogóle podejmuje ten temat i go kontynuuje, i wypuszcza coraz kolejne odcinki i nawiązuje coraz większą siatkę kontaktów, to ją popycha w ten taki trochę obłęd i ona się za bardzo wkręca i się poddaje temu wszystkiemu, i jej się miesza, nie wie co się dzieje. Okej, okay, to jest tutaj nieźle ugrane. Aczkolwiek no ja niestety czuję jednak zawód, ponieważ od takiej ilości tropów liczyłem, że ten minimalizm w finale jednak trochę eskaluje. Że coś więcej, a nie coś, co ja sobie myślałem, że mm, może to iść w taką stronę, taką właśnie gdzieś e, próbującą nam zmieszać w głowie na pewno, ale żebyśmy sobie coś jednak mogli odczytać, łącząc poprzednie kropki. No coś tam nam domyka. Tylko właśnie, to jest dla mnie takie, okej, okay, no jeżeli to jest tylko tyle, to mi w finale brakuje tej eskalacji, brakuje mi tego scenariusza, bo niby utrzymali ten minimalizm, ale cały czas mam mieszane odczucia, a chciałem się wgryźć, bo to jest temat, który lubię, lubię sci-fi, lubię UFO, potencjalne, przynajmniej jakiś tam, wiecie, przedmiot, artefakt, monolit, ta nasza czarna cegła, czym ona jest, czy ona faktycznie włada umysłami, czy to jest jakaś zbiorowa paranoja, bo dużo ludzi ma takie objawy, dużo ludzi ma tę cegłę, nie wiadomo skąd, o co chodzi. No i tak się to wszystko przemiesza, rzuca się robić taką kulkę w tym filmie, taki wiecie, pokeball, tylko że dziwny i dostajesz tym wszystkim w mordę, już nie jesteś przekonany. A chciałbym być przekonany, nieważne czy, czy to wszystko fake, czy to jednak by była prawda, ale w którąś stronę chciałbym być, a nie potrafię się opowiedzieć. Namieszali, namieszali i skończyli. Zabili go i uciekł i ja nie do końca jestem przekonany, no. Mimo, że mnie zainteresowało a niektórych wynudzi, bo na półtorej godziny chodzi po domu. Także ode mnie, no to jest, tak jak słyszycie po moich e, ambiwalentnych odczuciach średniak, więc ja monoli to na 5 na 10, ale miał całkiem, całkiem spoko klimat, i faktycznie, jeżeli lubicie takie tematy podcastowe, tak trochę od podszewki, jak to wygląda, to może Was to zainteresować takie trochę, wiecie, ASMR, bardziej na wyobraźnię, na słuchanie, aniżeli na wizualnie, że wszystko nam przedstawią. Ten film równie dobrze mógłby być bez obrazu, ten sam dźwięk, no ale to pu puściliby wam <głosł> półtorej godziny na maratonie czarny Jak to byście się zdziwili pewnie. Także ode mnie piątka, średni, a wy podzielcie się w komentarzach co wy sądzicie, może macie inne odczucia, może na coś jeszcze innego zwróciliście uwagę, co ja tutaj nie wspomniałem. Jeżeli chcecie jakieś spoilery, to bardzo proszę oznaczajcie komentarze, żeby nie spalać ludziom, którzy będą dopiero sobie nadrabiać. No i co? Kto dotarł do końca to ode mnie jeszcze, znaczy zostawcie wy w zasadzie hashtag no Monolit, oczywiście dzisiaj będzie cóż by innego. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Bardzo mi się podobał koncept tego filmu, który już jako punkt wyjściowy może niektórych z nich marzyć, więc to mówię. To dajcie znać, właśnie czy Was zainteresowało, czy chcecie nadrobić, czy nie. I oczekiwałbym więcej takich filmów, ale jednak z jakimś troszeczkę innym, może efektem końcowym. Trzymajcie się, widzimy się. Na razie. I